Lewandowski. Zawody dla mnie trochę na przetrwanie, bo skończyła mi się opona z przodu, dosyć zaskakująco, bo to trzeci wyścig tych gum, no ale zrobił się placek, więc w ogóle nie trzymało od rana. Były cyrki, co chwilę padało, przysychało, wszyscy mieliśmy z tym problemy, jedni wyjeżdżali na slickach, jedni na jakichś deszczach, mediach. Trasa jest tak po prostu wymagająca i techniczna, że no... Dzisiaj jakiekolwiek niepewności z oponą byłyby po prostu kładące i dla pewności jazdy i dla czasów, koniec końców. No i na koniec zaryzykowałem, założyłem medię z tyłu, która zadziałała o tyle dobrze. Na dole nie działała, na górze działała. Zrobiłem najlepszy swój czas. No niestety chłopaki wcześniej uciekli w klasie, przegrałem, mam drugie miejsce w grupie szóste, więc no nie jestem zachwycony, ale cieszę się, że nie zjeżdżam na lawecie jak ktoś inny, czego nikomu nie życzy, się tego nie życzę. Dziękuję. Pod górę, bardzo pod górę, ze wszystkim. Auto mi się po prostu sypało. Bardzo ciężko było ukończyć, bo no, nie prowadziło się. Walczyłem z autem, nie z czasem, z sobą, z psychiką, zmienne warunki pogodowe. Wszyscy to odczuliśmy, ale atmosfera genialna. Ilość kibiców na trasie i ich entuzjazm jest czymś, dla czego naprawdę człowiek mocniej wciska przyspieszalnik. I dużo mediów, dzięki dla was. Muszę się naprawić i poszukać eciepecie, żeby jechać dalej. Dzięki. Dzięki bardzo.